Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Rozpoznajecie to pomieszczenie na pewno, tutaj jest po prostu tajne przejście ze skrzyneczką w środku. Po tamtej stronie duży przypał, a tutaj korytarz, którego jeszcze nie zbadałem i właśnie tutaj się udajemy. Tylko boli mnie troszeczkę to, że naprawdę mało mam już estusów, to raz, a dwa, mam troszeczkę już sporo dusz na swoim koncie, szkoda by było je stracić. No ale też liczę, że zaraz się pojawi tutaj jakieś... Oj, nęcenie. Czyżby jakiś ciężki przeciwnik? Ale nie, obawiam się, że tutaj pojawi się... No a, shit! Dobra, udało się. Dobra, żadnych obrażeń nie zgarnąłem, ale też widzę, że ten pierścień jednak działa. Coś tam łyka tego zdrowia. Wróg. No tak, dzięki. Faktycznie tam był. Jeżeli pojawi się jeszcze gdzieś, to też go zaznaczę wiadomością, bo czemu by nie? Choć nie, w sumie. Lepiej nie. Nęcenie. Przecież to jest jedna wielka tarcza tej. No kurde, jak ja mam ją znęcić w ogóle? A może tak podejść? Bliżej? No, bardzo blisko. No przecież tu się mogę wcisnąć praktycznie, panu. Oj! Podwójne tarcze. A może. Oj, sorki, tutaj jeszcze po prawej stronie jeden. Dobra, nęcenie to będzie chyba dobra taktyka. Bo nie podejrzewam, żeby oni byli w stanie przejść przez to przejście, a może jednak. Cholera, jednak mogą, dobra. Jest niefajnie, ale zobaczymy, jak nam z błyskawicami sobie radzą. Dobrze, dosyć. Oh shit. Dobra. Jeszcze jedna taka i po jednym. Dobra. Shit, trafił. Dobra, trzecie uderzenie nie weszło, ale za to śmierć na jego koncie. Oby to z prawej to była jego tarcza. Oby to z prawej to była jego tarcza. No bo wygląda dobrze. No to już pewnie będzie strasznie ciężka. Ale też sobie co innego oni by mieli zostawić. Ewentualnie zbroję. No dobra. Błyskawica to chyba był dobry wybór. Ale została mi ostatnia. Wielka tarcza Riva, tak jest. Znaczy było dwóch Rivów. Jak tam wygląda w porównaniu z moją aktualnie trzymaną? O, Holender jest. Ale! Jest nawet dobra, jest, ale tylko jest dużo, dużo cięższa. O 9 kilo, tak? Dokładnie? Czy o ile? Tak. Tak? Nie, pewnie, że nie. Tak, o 9. Jezus Maria, piechol. Co jest grane z twoją matematyką? Nie, ale czytajmy opis. Tarcza rycerzy, którzy dawno temu próbowali podbić kryptę nieumarłych. Aha, to są oni! Ozdobiona wizerunkiem bliźniaczych akolitów, którzy witają zmarłych i oceniają czyny, których dopuścili się za życia. Aha. No dobra. Czyli póki co trzymamy jednak tą, którą mamy. Bo tamta oprócz tego, że zasłaniała w 100% każde uderzenie, to nie miała, nie reprezentowała sobie, w sobą w sumie nic specjalnego. No i była też zdecydowanie cięższa. Nie, ja chyba mam dobry zestaw. Okej, dobra, tego jeszcze dziabnijmy. Ale też kurczę, trafił mnie. Jest ogni... Nie, to nie jest ognisko. To jest kościotrup, piechol. I to jest bezdenna dziura. Dobra, ktoś ze ściany wyskoczy? No. Ale dziwne, taki kościotrup bez niczego. Bieloczysko. Faktycznie. Nawet nic nie miał przy sobie i umarł. Pomóż mi. Ej, moment, właśnie. To jest... Nie jest bezdenna dziura. To po prostu się schodzi pewnie w głąb krypty. Oj, czy ja chcę tam schodzić w takim stanie? Dobra, zawczasu klejnocik, zawczasu. Ostatnia już wielka magiczna broń. Tylko tym razem muszę pamiętać, żeby być bardziej ofensywnym już na samym początku. Gra się zapisała, nie wiedzieć czemu. Jakby wyczuwała moje zamiary. No dobra, jestem. O kurde, dobra, tam chyba widziałem jakiś przedmiot. Tak jest. Jakiś zombiak wyskoczy pewnie z ziemi zaraz. Powinien. Dokładnie, gdzieś za mną. Tu jest kolejny przedmiot. Smoczy amulet. Kurde, fajnie brzmią te przedmioty, ale niektóre nie mają aż takiego zastosowania. Co za dzwony? What the hell? Wszyscy się zbudzili nagle? A, dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Czy po prostu nastała taka pora? O, shit! Czy wy to widzicie? A, dawaj, ostatni estus. Szybko! Dobra, ale nie wejdą w światło? Hej, cholera, wchodzą w światło jak chcą tylko. Nie! No! Kamyszków od cholery! Tarcza fucking shit! 20 tysięcy! No jest gdzie się wybierać teraz, ale jak tu będzie ciężko! Cholera, to będzie naprawdę długi spacer, ej!
To jest część drabinki. Może można ją kopnąć jakoś tam z góry. Nie wiem, nie wiem. Ej, nie, dobra, nie jest aż tak daleko, przecież zapaliłem ognisko. Dobrze, o, spoko. Dam, dobra, zombiaki. Z tymi sobie damy radę, kiedy już do mnie podejdą bliżej. Póki co wymijać te posągi, z których wychodzą bardzo ciężcy przeciwnicy. Oj, tam na górze ta babka. No, ona będzie mi sprawiała problemy, więc... wielką, ciężką strzałą... Jak zatrucie tak po prostu, takie zaklęcie? Bez żadnej mgły nawet. Jeszcze błyskawice trzaska. No bezczelna. Ej, wo, 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 piechol. Bez takich motywów. Przecież mogłem zginąć w każdym momencie. Oh shit. A tam 20 tysięcy. Chyba po niej? Kurde, jeszcze jedno muszę zmarnować. No. Ja nie dość, że menda, to jeszcze marnotrawstwo musiało na ją pójść. Dobra, co tam miałeś? Kaptur więźnia. Nie, dziękuję, nie. Potrzebuję, nie używam. I co, znowu tarczownicy? A tutaj znowu potworki w ścianach? Tak czy nie? Tak, pewnie, że tak. Ale spoko, jeżeli już wiem, skąd mają się wyłonić, to już nie jest tak ciężko. Tutaj po lewej stronie na przykład będzie taki jeden. Dokładnie to idzie z wiadomość. No ej, no byłem szybszy przecież, no. No dobra, już trudno, musimy użyć pierwszego Estusa. No, tarczownicy znowu są. Błyskawice, tak? Dobra. No ale co, w tarczę? No, do kitu. No dokładnie. Trzeba ich troszeczkę zanęcić. Próbując się przycisnąć. Za nic nie idzie. No dobra, no ale panowie. No dokładnie! O to chodziło. No dobra, no nie, no czemu ty? No łap mi tarczownika, no. Dobra, złapany. Okej, jeszcze drugie uderzenie i może nawet trzecie będzie chciał wyprowadzić, ale już nie będzie miał takiej okazji. Kurczę, zamienili się kolejnością. Oj. To nie powinno wejść, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Dobra, ostatnia. Pięknie. Wiecie co, że nie musicie tarczy zostawiać, ale rękawiczki władczości. No kurczę, gorsze są. Noszony przez dominianta, dokładnie, są ci, którzy próbowali podbić krypto nieumarłych. Tak, okej. Okay. Wszystko się zgadza. Nie, to też są słabsze. Nie, dobra, rękawice ciemności już dawno temu znalazłem i cały czas je noszę do tej pory. No bo nie znalazłem jeszcze lepszych. Po prostu. Dobra, ci będą machać? Nawet nie muszą, ale w sumie... No skoro już tak się kurczę wystawili, to czemu nie te parę duszyczek? Zgarnąć można zawsze. Zwłaszcza kiedy po pchnięciu i obrocie oni w dalszym ciągu nie zdołają wyprowadzić swojego pierwszego uderzenia. Cholera, boję się tam wskoczyć. Ej, dobra, ognisty pokos tam może zrobić robotę. Aha. Dobra. Tylko teraz szybko, tam się trzeba poruszać, bo chyba, że już tam będą biegać po prostu wszyscy od razu. Nie, na szczęście nie. Dobra, okej. Okay. Co tutaj było? Nie wiem, ale lecimy. W te pędy. Dobra, tu na górę. Jest jakaś wajcha. Już będzie jakiś progres. Nawet ja bym miał tutaj zaraz zginąć, ale nie. Przecież muszę cofnąć po 20 tysięcy moje. Dobra, stop. Najpierw orient, co się stało. O cholera. Przełączyłem nie wiem po co, nie wiem co. Okej, okay, tam raczej boss. Więc cofnijmy się po duszyczki. Cholera już. Za późno. Too late. To jest to? Powiedzcie, że to jest to? Cholera, to nie jest to! Odgrodzili mi ucieczkę! Fucking shit! Czyli po prostu bieganie tutaj po tym cmentarzysku to śmierć, po prostu. Więc nie, trzeba będzie polecieć dokładnie tak, jak teraz poleciałem, czyli wzdłuż tej jednej szyny, tylko wgłębienia w ziemi. Bo inaczej to nie ma sensu. Dobra, ale omijajmy wszystkie posążki. To będzie bezpieczniej. W sumie przydałby się jakiś kompan teraz do pomocy. Nie, nie, co ja gadam, przecież kurczę. Po pierwsze muszę wyeksplorować tą lokację sam. A po drugie... No, prawie mi się sięgnęła. A po drugie... nie jestem człowiekiem, nie mogę nikogo przyzwać do pomocy. Jeszcze. Okej, właśnie, ognisty pokos. No może da radę. Powinien. Życiu. Dobra, ale ruszyli się. Włócznia w dalszym ciągu. Dobra, uderz.
Ej, kurczę, oni synchronicznie czasami biją, autentycznie. Dobra, i ostatnia. Ej, to mnie nie powinno sięgnąć. Dobra, żeby znowu się jakiś zombiak nie czaił. Bo nawet tamto 6 tysięcy stracić teraz to byłby przypał. Dobra, łyczek. Dla bezpieczeństwa. Błyskawica w obronie własnej. I mi pchnięcie, no może, nie tracąc tej ósmej. Ej, całkiem dużo duszyczek za nich. Całkiem dużo. Dobra, ale dobra, daję rękawice. Dali też zbroję. Zbroja władczości. Jak w porównaniu z moją, no oczywiście pewnie gorzej, ale... Jest delikatnie cięższa, ale też o połowę... gorsza. No, 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 no. Dobra, a jak wygląda? Ej, wygląda nawet. Okej, zobaczymy, czym ją się później ulepsza. Ale teraz póki co trzeba brnąć dalej przed ciebie. Jakieś ognisko znajdę i wtedy mogę się cofnąć do Majuli dopiero i sobie rzucić okiem na mój stan posiadania i czym to się ulepsza tak właściwie. No dobra, biegnijmy po prostu. Gdzie zginąłem, tam zginąłem. Okej. Może porozwalajmy niektóre kamienie. Nie, tu nie było to miejsce. Ani to. W sumie już poduszyczki nie mam się co cofać. Dobra, chodźmy tu. Cholera, ślepy zaułek. Dobra. Nie tak blisko! No co z tego, że się zadziałało? Ale fuch, nie wiem jak to przeżyłem. Nie wiem jak to przeżyłem, ale no właśnie. Super. No tego już nie. Ale kolejny powód, żeby się tutaj cofnąć. 10 tysięcy tym razem. No i przedmiot, którego już nie podniosę niestety. Nie, ale na to czekałem, a muszę szczerze powiedzieć, żeby wreszcie Dark Souls stało się autentycznie trudne. Bo tak właśnie zapamiętałem jedynkę. Tylko mega trudną grę, a tutaj naprawdę aż tak ciężko nie było. Może to moje obycie po prostu z tą serią już, ale poziom trudności mógłby być troszeczkę większy. Mimo wszystko. Choć oczywiście można go sobie zwiększyć samemu. Wystarczy dołączyć do odpowiedniego przymierza, żaru, ascezy używać często, gęsto. Okej, zbudziłem jakiegoś większego czy same zombiaki? Ale jakiś większy to trzeba się nim zająć. Nie, tylko zombie. No to okej, dobra, no to w takim wypadku... A nie, dobra, niech to podejdzie. Bo później mi jeszcze wejdzie w najgorszym momencie pod nogi. Nie będę mógł się odsunąć, odturlać od tarczy, mnie dziabną i tamto. Tamten mój dorobek pójdzie latać. Okej, dobra, więc tak. Włócznia gotowa. Tylko najpierw tych tutaj trzeba będzie rozwalić. Będą mi przeszkadzać. Ach, jednak zdążę. A czy ten również? No ten oczywiście również. Tylko tego nie mogę namierzyć, nie wiem czemu. Nawet. Czemu trzy cięcia aż potrzeba? Co, ty jesteś jakiś bardziej mocarny? Dlaczego? No i czemu ja nie mogę trafić w ciebie? Gdzie jest mój lokon? Mówię, co się stało? Dobra. Come on. Ruszcie się. Ach, minimalnie za wcześnie, bo już się chyba zabierali właśnie za podnoszenie. Ej, wow. Ten cios był szybszy niż się spodziewałem. Oj, błąd chyba z mojej strony. Chyba błąd! Tak jest, ale nieśmiercionośny. Okej, ten martwy. Pozostaje jeszcze drugi. Dobra, chodź. Spoko. Aha, czyli to uderzenie z większym zasięgiem jest po prostu jednokrotnego użytku. Raz uderza dalej, a nie dwa. Nie, myślałem, że przedmiot, sorry. Dobra, więc teraz to znowu trzeba będzie na pełnej szybkości zrobić. Przynajmniej taki jest plan, ale szukamy od razu szyny. Czyli to było tu chyba. Tak? Tak jest. Cholera, tylko się muszę tam dostać jakoś. No bo zaraz, kurczę, dzwonki się uruchomią i będzie po mnie. Więc chodźmy dalej. Chodźmy szybko. Ale co tu? Serio? Okej, coś wyczuwam peleton za sobą. Ale też jest i skrzyneczka. Dobra, uderzmy raz. Dobra, chyba będzie dobrze. Z odwagą w sercu. No. Dobra, magiczny kamień i kamień mrocznego rycerza. Co? Jak kamień mrocznego rycerza? Jak to? Nie? Który to jest? Ohoho, właśnie, tego jeszcze nie miałem. Obdarza broń mocą mroku. Ej, ale cholera, tam się... Cholera jasna, tam się muszę cofnąć. Tam duszyczki zostawiłem. No nie wierzę. Spoko, lecimy. Cholera, już się roz... Aaaa, no!
Ej, może ich załatwię. Chyba, że będą pojawiali się wciąż. Ale to nie jest możliwe. Czy oni nie lubią światła? Moment, ciszej, spokój. Idą tutaj? Dobra. Ej, nie! Boją się światła. Dobra, mogę swoją pochodnię odpalić od tej? Dobra, dzwonią dzwony. Wszyscy wychodzą z ziemi, jak widzicie. Postacie się wynurzają. Ale do światła się nie zbliża, faktycznie. Dobra, dajcie mi jakieś miejsce, od którego mogę odpalić swoją pochodnię i podejmiemy próbę odbicia moich duszyczek. No ale co, no serio, no, od tego nie mogę? Kurde. Dobra, ale tutaj mogę przejść. Nie wiem, czemu nie przeszedłem tutaj wcześniej. Dobra, tutaj będzie można pewnie też przejść. Dobra. Tu są ci rycerze, to już jest sam początek. Coś się zapętliło. Czyż nie? Dobra. No to jest wejście na cmentarz. Aha, dobra, świetnie, już kumam, już wiem, co jest grane. Tam ci nie lubią światła. To pamiętam, ale ci nie mają nic przeciwko odrobinie jasności, więc może rzućmy kuleczkę. Albo nie, ognisty pokos, no w sumie też może być. No czemu tak mało? No dobra, chodź. Klasycznie trzeba się tą zająć. Klasycznie. El Clasico. Czyli machanie miecze. Oj. Spory zasięg, ale w porę się odsunęłem. Dobra, błąd. Błąd. Trzeba pamiętać, że jeszcze się muszę po własne dusze cofnąć. Dobra, też nie wiem, czemu on nie trafił tym. Ani ja teraz, kurczę, nie załapałem się na pełny damage. Tylko na jakiś skrawek, ledwo. Dobra, machamy. Po prostu. Dobra, z jednym spokój, pozostaje drugi. Da mi się napić na szczęście. Tylko ta walka w pełnej ciemności to nigdy nie jest nic dobrego. Dobra, backstep, tego dawno nie było. Ale zdający tyle, co kurczę, dwa moje cięcia. To nie jest aż takie kurczę mocarne się okazuje. Ciekawe czemu. Że niemożliwe, że to wprowadzili z jakiejś patrze, przecież no. Dobra, wybrał śmierć. Z własnej ręki. Dobra, moment, czy na pewno się nie myliłem? Czy jesteśmy dokładnie w tym miejscu? No właśnie. To się zgadza akurat. Spoko, to lecimy dalej. O, tylko nie przed ciebie. Ten dołek pamiętam. Akurat bardzo dobrze. Ale fajnie, otworzyliśmy sobie skrót, nawet nie będąc tego świadomymi. Teraz pozostaje tylko odbić moje własne dusze z rąk tych przebrzydłych duchów. To będzie ciężkie zadanie. No ale jakoś na dystans. No bo oni się tu już kręcą, nie? No właśnie. No ale namierz kogoś, no właśnie. Ej, na jedną błyskawicę tylko. Dobra. Aha, i no respawnują się. To już nie jest fajne akurat. Ale to, że oni faktycznie boją się ognia, to już jest bardzo przydatne. Okej, okay, może zdołam jeszcze kogoś. O, shit, no jaki błąd! Było blisko. Dobra. Tarcza przede wszystkim. Estusy przygotowane. I teraz ta, przedmioty. Te najbliżej. Biała szata plus buława zuchwałości. Dobra, zespawnowali się kolejni. Tylko teraz nawet nie widzę mojej zielonej plamki. Kurczę, która to była? Ej, nie, to... Ej, pozostaje... Nie pozostaje mi nic innego, jak niszczyć te głazy. Dookoła. Dobra, kulanka, bo wiem, o co tutaj chodzi. Ło! Ej, to wyczuwa moment, gdzie dopiero będę. A, to co, jest dobre zaklęcie. Chciałbym otrzymać je w prezencie od ciebie. Wyciągnąć je z twoich zwłok po prostu. Da się? Mam taką nadzieję, bo właśnie giniesz. Ej, chyba żeby ubrać teraz pierścień, dzięki któremu będę miał większą szansę na dropy. Ale dobra, to może najpierw pozabijam wszystkich tutaj dookoła i poniszczę pomniki. O, shit. No, jeden zniszczyłem. Pytanie, czy teraz się zrespawnuje razem z tymi duszkami, czy nie? Zajrzę jeszcze tutaj na dół. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że naprawdę nie jest daleko. Starczy pobiec tutaj. Z daleka od posążków, zresztą już biegłem się nieraz. Widzieliście to też nieraz dokładnie. No chyba, że jakiś teleport poszedł, którego nie jestem teraz świadom. No ale raczej nie, raczej nie. Dobra, starczy tutaj tarczowników pokonać.
No i teraz, jeżeli wszystkie pomniki będą znowu na swoim miejscu, no to ohohoho, to będzie ciężka przeprawa w następnym odcinku. Dobra, póki co zajmujemy się jeszcze tym odcinkiem, czyli tych trzeba znęcić. Przygotować sobie włócznie. Dobra. No, i teraz już mogę oddać się oszczepnictwu. Takie rzucanie elektrycznym oszczepem. Dobra, włócznia błyskawic, w sumie inaczej nazwana, po prostu. Dobra, jeszcze tego tylko. Dajcie mi dosłownie jeszcze dwa rzuty. O cholera, jasne. Nie wierzę. Tak dać się zrobić w tym miejscu. Dobra, spoko. Ale to już naprawdę będzie ostatni chyba, tak? No. Dobra, tego też uśmierćmy. No się zdenerwowałem troszeczkę, co tam? Rękawice. Rękawice już miałem. Dobra, i teraz... no, wszystko się okaże wraz z tym skokiem do dołu. Jest moja kuleczka i nie ma posągu. Dale, dobrze. Ale świetnie. Dobra, gdzie jest drugi? Tutaj, dobra. Raz, dwa. Ile ciosów trzeba? Cztery? Aż? Dobra, ale spoko. Dobra, i są mi dzwonki, więc jest i ucieczka. Dobra, w dobre miejsce nawet. Dobra. Udało się, chociaż tyle. Na sam koniec. Dobra, kochani, od tego miejsca zaczniemy kolejny odcinek, ale w tym miejscu ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.